ale udaje się europejskim zawodnikom z najwyższego szczebla w jakiś sposób to ograć. Co będzie kluczowe w kontekście tego Kartusa? Jego kontry, ale przede wszystkim ludzie, którzy go kontrują. I Ipon nie kojarzy mi się z leśnikiem, który wejdzie do lasu i ukara Rybsona, jeżeli ten zdecyduje się na Kartusa. To nie jest Inspired. I tu może być potencjalny program dla Indictive, wchodząc w ten draft. Skoro już weszliśmy w draft, pierwsze wykluczenie LeBlanc, bardzo dobry. Tak jak ostatnio nie widujemy tej postaci wykluczonej, tak Hossi chyba najbardziej lubuje się w ultralidze właśnie w LeBlanc. Mhm. I to jest dobre wykluczenie według mnie. Po prostu krótka piłka, wiesz, że przeciwnik tą LeBlanc grywa. Masz też doświadczenie, jak grywa tą LeBlanc, bo wiesz od poszewki, jak Hossi chciałby tą LeBlanc grywać. Po prostu ją wykluczasz w najlepszy możliwy sposób, żeby sobie z tym poradzić. Działo Indictive postacią Yasuo. Dlaczego? W tym nowym patchu, jeszcze raz przypominamy, zmienione przedmioty, jeżeli chodzi o uderzenia krytyczne. I Yasuo też na tym korzysta. Nie oszukujmy się, on już i tak ma wbudowaną pasywkę, która podwaja uderzenia krytyczne, więc potrzebuje tylko dwóch przedmiotów, a są względnie tanie, chociażby te ze statykiem. I co jest najważniejsze, Infinity Edge w tej chwili daje uderzenie krytyczne i daje ci bardzo dużo AD. To są dwie statystyki, z których Yasuo czerpie najbardziej, więc zraszowanie je jest po prostu dla niego genialną opcją. I nowy Phantom Dancer dla Yasuo będzie również bardzo, bardzo silnym przedmiotem, bo ten widmowy tancerz w połączeniu z pasywką Yasuo daje mu tak absurdalną ilość tarcz. Ta postać, przez to, że jak zostały zmienione przedmioty w kierunku strzelców, bardzo zyskała na wartości. Mamy trzeci patch z rzędu. Trzeci? Urgota trzeci, nie, od 8.20, albo i wcześniej nawet. Albo i wcześniej, nie wiem. Najważniejsze Urgot jest to. Urgot jest królem Summoner's Rift. A propos władców Summoner's Rift, Lucian i Cassiopeia wykluczeni. Mimo wszystko Cassiopeia ciągle w ultralidze ma 100% obecność i bardzo wysoki winrate. Ale co z Lucianem? Wracają postacie, które korzystają z krytów. Mimo wszystko Lucian taką postacią nie jest, a ciągle jest bardzo wysoko w solo kolejce. On też się zresztą pojawił w LVP i myślę, że często względnie możemy się do tego LVP odnosić, ponieważ tam ten patch 9.3 już został zaprezentowany. Podobny poziom gry co Ultraliga, podobna sytuacja, jeżeli chodzi o patche, nawet polscy zawodnicy, więc to jest bardzo dobry punkt odniesienia. Lucian dalej jest świetnym AD carry, jeżeli chcesz wywrzeć presję we wczesnej fazie gry, szczególnie, że często grasz na postacie, które wolą przeczekać te wczesne fazy gry, więc dalej bardzo popularny pick i dalej jest w sumie z podobnym buildem, no jeszcze nie widziałem Luciana podkryta, szczerze mówiąc. Pojawiało się oczywiście Infinity Edge czy Essence Rivery na Lucianie, ale i tak najpopularniejszy build to jest po prostu Blade of the Ruined King, do tego dołożony Black Cleaver i jakieś zealowe przedmioty, chociażby właśnie wcześniej wymieniony Phantom Dancer, który na Lucianie będzie działał wyśmienicie. Ale które postacie lepiej spajkują w przeciwieństwie do Luciana, który, patrząc na przykład na Caitlyn kontra Lucian, to Caitlyn z samym Infinity Edge wydaje się być już potężniejszym czempionem, gdzie ten botrk jak bardzo wpływa, jak wielką przewagę daje. Pamiętajmy, że głównymi zaletami Luciana jest mobilność, jest jego zdolność do teamfightowania od samego początku gry. Caitlyn nawet sam Infinity Edge'em nie będzie silnym narzędziem w walce drużynowej, podczas gdy Lucian już na jednym przedmiocie będzie silny, ale to jest Sylas. I jestem trochę zszokowany, że Ultraliga tak szybko się dostosowała. Co więcej, mamy już Urgota, więc to by sugerowało nam dwie solo linie, chyba że Rybson miałby jakoś kombinować, ale wątpię. Na razie nie widzieliśmy tego Sylasa w naprawdę świetnym wydaniu, chociaż lepiej się sprawował w Ameryce, o dziwo, niż w Europie, ale już w Ameryce to, za spokojnie. Kilka spokojnie. Innych rzeczy nie działa lepiej niż w Europie. Więc zobaczymy, jak ten Sylas tutaj zostanie wykorzystany, bo tak jak mówię, nie mieliśmy takiej namiastki naprawdę potężnego Sylasa jak dotąd w Lidze Legend. I może Ultraliga go dostarczy. Możliwe. Wnioskuję, że to będzie raczej Sylas na środkowej alei, biorąc pod uwagę to, że Rektiv też od patcha 9.3 stara się go troszeczkę ogrywać. Mhm. Tylko 5 gier, ale to nas może nakierować w przypadku tej postaci, ale nie czuję jej w... biorąc pod uwagę przeciwne postacie. Nie przede wszystkim, ale w dużej mierze bierzesz Sylasa z uwzględnieniem ultimate'ów, które posiada przeciwnik. I póki co ma bardzo dobre. Jeżeli chodzi o Sejona czy Ezreala, to są solidne ultimate'y, do tego Alistar, zwłaszcza w przypadku Sylasa tanka, ultimate Alistara jest totalnie broken, więc w tym wypadku, jeżeli zobaczymy Sylasa pod Aftershocka, pod Grasp of the Undying z tym buildem Iceborne Gauntlet i Spirit Visage, powiedzmy na topie, myślę, że to wtedy jest bardzo dobra opcja. Zobaczymy jaką się... Mam dość teoretyzowania na temat Sylasa, bo ja mam jakieś pojęcie na temat tego, co jest dobre dla tej postaci. Też masz swoją opinię, nie przepadasz. Soas potem pokazuje swoją opinię i jego opinia najwyraźniej jest błędna, bo jest kompletnie niszczony na topie, ale hej, jest prograczem, nie? Zobaczymy. Troszeczkę też nakierowałeś mi tego Alistara, bo faktycznie nie zauważyłem go w ten sposób, ale patrząc na Sejona, nie widzę do końca super wykorzystania tej super umiejętności, biorąc pod uwagę, jak łatwo jest ją ominąć. Pomyśl sobie, okej, dawaj Tomku.
Ultimate Sauna jest, wydaje mi się, dość prostym narzędziem inicjacji i chyba łatwo zrozumieć, czemu może być silny w wydaniu również drużyny przeciwnej. Ale w przypadku Sylasa, który jest stosunkowo papierowym bohaterem, wiedziesz, chcesz inicjować. Mimo tego, wyobraź sobie taką sytuację, że masz już tę późniejszą fazę gry, przeciwna drużyna decyduje się na robienie barona. Naprawdę, Ultimate Sylasa ma względnie spory zasięg. Dodatkowo możesz sobie już to wcześniej przygotować, wziąć Erkę Sejona i grozić przeciwnikom, żeby nawet nie mogli podejść pod ten objective. To jest zagrożenie przede wszystkim. Okej, okay, faktycznie. To jest bardzo słuszna uwaga ze strony Sylwana. Przekonuje mnie to. Kane. Ciekawy wybór, bo... Nie. Wiesz co? Wydaje mi się, że dla Ipona to jest niezła postać. Okay. Bo Ipon dużo czasu spędza w lesie, często ma jakieś drobne potyczki przy krabie, przy czymś tak. Ipon nie jest tym typem junglera, który będzie albo bardzo mocno power farmił, albo bardzo mocno gankował. On jest taki bardzo zachowawczy w każdym aspekcie. I myślę, że w ten sposób Kane może zdobyć tych staków całkiem solidną ilość i myślę, że też jest to postać, która nie wymaga spełnienia jakby konkretnych punktów, nie? Lee Sinem chciałbyś się wysnowbolować early Gragasem, chciałbyś trafić ten body slam flash, tą beczkę. Kain jest dość prosty, tak? Wbijasz formę i jesteś denerwujący w teamfightach. Ale nie kojarzę właśnie Ipona z tym agresywnym junglerem, o czym mówiłeś przed samym draftem, dlatego mnie martwi, biorąc pod uwagę, że Inspired, którego uważam osobiście za najlepszego aktualnie junglera w Ultralidze, zrobił ewolucję w 28 minucie. Ale to była zła gra. Tak, to była nie najlepsza gra, bo może zła to jest za dużo powiedziane. Pod tym aspektem zła gra. Tak, pod tym aspektem na pewno. Ogólnie ten Kane w Ultralidze nie do końca się dobrze prezentuje. Póki co ewolucję w 28 i 27 minucie, więc na Twitterze zapraszamy do postowania, kiedy to w tej grze nastanie ta sławna już transformacja. Albo swoje rekordy z solo kolejki. Kiedy najszybsza ewolucja Kane'a? Myślę, że to na pewno szybciej niż na Competitive, no tak, jak na razie. Troszeczkę szybciej niż Inspired. Troszeczkę off-topując, kiedy wy mieliście najszybszą ewolucję? Czy to jest jakieś pytanie z podtekstem? Okej, 12 minuta, ale było to w Srebrze 3, więc... Nie wiem, nie chcę odpowiadać. Kiedy na to. Miałeś przestań. Trzymaj dystans, okej, okay, panie kolego? Dobrze. Sylas skończył na topie, to jest bardzo ważne, to oznacza, że Urgot pójdzie na środkową alejkę, w rękach Rektiva się znajdzie ta postać. Co więcej, myślę, że wartym jest zanotować, że pojawiła się na Morjana. Im więcej tych agresywnych postaci pokroju Akali, pokroju Ireli czy Aatroxa jest nerfione, tym bardziej zyskują midlanerzy, którzy nie mają aż tak mocno zdefiniowanej swojej linii zagrania, ale mają słabe strony, na przykład Orianna, i myślę, że tutaj przeciwko Urgotowi to jest bardzo dobra linia dla niej. Ale pokazał się kolejny ultimate, który teoretycznie Sylas może chcieć podebrać, jednak pamiętajmy o tym, że Erka Orianny, kiedy Sylas ją ukradnie, jakby jest używana w miejscu, w którym znajduje się Sylas. Zawsze sombrero. Ale Sylas ma naprawdę dobry gap closer, a Sylas na topie może być grany pod tanka. I ja bym chciał to zobaczyć. Szczerze, to jest coś, co chciałbym zobaczyć, gdzie Sylas po prostu zagrywa to łańcuchy, przyciąga się do drużyny przeciwnej, zagrywa ultimate'a, flashuje i nagle łapie 5 osób. To by było tak efektowne. Ale sam też temat Orianny jest dosyć ciekawy, bo tak w ramach ciekawostki. Ostatnie Worldsy, czyli w 2018 roku, były podobno tymi pierwszymi, bez tej to postaci. Prawda. I to prawda, dziękuję za potwierdzenie mojej Walidacja. Ciekawostki. I... Ona wraca powoli. Widzieliśmy ją też za granicą, gdzie Trufel na przykład postował takie małe podsumowanie tego, co Polacy wyrabiają, jeżeli nie grają w Polsce. Czujecie, że Orianna może wrócić? Myślę, że tak. Kontrolny mag. Tych często widywaliśmy, kiedy miałeś AD Carry, który mógł całą grę pokerować samymi autoatakami, więc znowu wracamy do kwestii, wracają kryty, jest duża szansa, że zobaczymy więcej kontrolnych magów na midzie. To... Ja się cieszę. Orianna jest jedną z moich ulubionych postaci. To jest ciekawe, bo mi się wydaje, że to jest dosyć nudna postać. Oj, kolego. Znamy dla mnie. Widziałeś kiedyś zagrałeś Erkę Orianny 50 gier osób? Zajął z rzędu i mówisz, że Orianna jest nudna. Pozdro masz. W 2 dni chyba nawet zagrałem tych. To były 55 gier nawet. Nie ma się czym chwalić. Hashtagujcie, ile gier Zajął zagraliście w swoim. Ale w patchu 9.3 by działa. Ale tak na poważnie, która kompozycja podoba wam się bardziej? Indictive czy Pride? Dobra, powiem, okej, okay. Bardzo mi się podoba, nie podoba mi się, ale chciałbym zobaczyć w końcu dobrze użytego Sylasa i też mimo wszystko wierzę w to, że Pride będzie miał pomysł na niego. Podoba mi się Pride, wolę Pride, Pride wygra. Powiedziałbym, że bardziej podoba mi się kompozycja Pride, bo uważam, że mają bardzo solidne mid jungle i myślę, że ten Urgot z Inzao będzie dużym problemem dla Orianna Kain, a z drugiej strony przypominam sobie, że mają Sylasa na topie i to, co się wydrabiało w europejskich rozgrywkach. Zostaję przy mojej predykcji Pride, ale myślę, że ten Sylas może być problematyczny.
Aż tak bardzo? Żebyś czuł, że to zniszczy całą kompozycję, którą ta drużyna wykreowała w drafcie? Widziałem zbyt wiele beznadziejnych Sylasów, żeby uwierzyć w tę postać. Nie, tak naprawdę myślę, że Sylas jest całkiem niezłym Herosem, zwłaszcza w założeniu i przeciwko kompozycji Indictive, gdzie ma tyle dobrych ultimate'ów do kradzieży. A z drugiej strony mam duże obawy, czy Connective zagra nim na poziomie zadowalającym. Czy Connective pokaże nam prawdziwą twarz tej postaci? Jeżeli dobrze pamiętam, na 3 gry w pierwszym dniu LEC, w którym pojawił się Sylas. Przegrał wszystkie i wszystkie były bardzo rozczarowujące, to jeżeli 3 graczy w LEC nie jest w stanie nim zadowalająco zagrać, to jeżeli nim Connective zagra zadowalająco, to mamy z czego być dumni, prawda? I jest ten aspekt, że przeciwko niemu jest Sion. To nie jest postać, która jakoś bardzo naciśnie Sylasa, co więcej, przeciwko Sionowi nie musisz grać Aftershocka czy Grasp of the Undying, możesz zagrać Kleptomancję. I to daje ci dodatkową przewagę, jeżeli chodzi o wymiany, bo wiadomo, dropnie ci potka, nagle masz więcej punktów zdrowia do wymian, jeszcze masz do tego leczenie. To jest najważniejszy aspekt przeciwko Sionowi, bo Sion zazwyczaj zabija cię w taki sposób, że trafia Q czy E i potem Q, w każdym razie zadaje ci obrażenia przez dłuższy czas. Jeżeli jesteś w stanie się tak wyleczyć, jak Sylas to robi, a 400 zdrowia heala to jest naprawdę dużo, to nagle okazuje się, że Sion nie zwanshotuje cię w tej swojej rotacji, którą gdzieś tam w okolicy 7-8 poziomu jest w stanie wystosować. Widzieliśmy w rękach Connective'a Akali, Vladimira i Sylas też jest dosyć, w porównaniu do Akali, mobilną postacią. Czy czujecie, że Connective stanie na wysokości zadania? On się od dawna chciał wyzwolić spod okowów miana typowego tank playera, tank gracza. Poniekąd mu się to udaje. Konsekwentnie zaczyna grać innymi postaciami niż tylko Sion, Urgot i myślę, że jest z tego powodu zadowolony, ale w kwestii samych agresywnych postaci jeszcze ale jak go trochę drogi do skoro przybycia. On jest zadowolony, to czy wy jesteście zadowoleni z tego, co pokazał? Nie zostawił według mnie dużo do życzenia. Wydaje mi się, że grał dość solidnie. Zobaczymy, jak pokaże się na Sylasie. Myślę, że to jest postać, która bardzo dobrze zdefiniuje jego możliwości na nietankach. Więc myślę, że już bez zbędnego przedłużania, bo troszeczkę jednak przedłużyliśmy, to zapraszam na to pierwsze spotkanie. Przed wami Daniel oraz Awahir. A my skomentujemy walkę niedźwiedzi z orłami i przyznam szczerze, ten patch 9.3 wchodzi, liczymy na innowacje. Champion Select przeglądamy, a tam właściwie po staremu z Urgotem na starcie, a dalej też bez jakichś niespodzianek. Dokładnie tak, dobry wieczór Państwu. My również po staremu, tylko z kilkoma uwagami do poszczególnych kompozycji, ale może najpierw od Tomka, skoro on jeszcze nie widział tej przemiany, to może ten czas w jego życiu dopiero nadejdzie. Także nie martw się Tomku, to jest kwestia po prostu też chciałem się większego doświadczenia. Tak, jest pewna kwestia, która mam wrażenie, że boi się o niej rozmawiać, bo byłem trenerem R6 Team, trenerem Ipona, więc od razu macie łatwy argument, ha, jestem stronniczy. Ale Rybson powiedział, że zawsze, tak, kurczę, nie pamiętam gier na Ipona, ale z tego co kojarzę, to zawsze go jechałem. To samo było, też Tomek podniósł temat, że Ipon nie brzmi jak dżungler, który wejdzie komuś do lasu i takiemu potencjalnemu kartusowi Rybsona przerwie cokolwiek. A ja pamiętam, że właśnie jakiegoś magicznego powodu Ipon miał najlepsze gierki właśnie Rybsona, z taką jedną skrajną, gdzie zbudował 2 levele przewagi, skradł mu 2 buffy, 2 kraby, zrobił w ogóle 4 buffy start i tak dalej, i tak dalej. Z jakiegoś powodu Ipon dobrze działał na Rybsona. I teraz ma postać, jaką jest tutaj Kane, i mimo że nie ma najlepszych statystyk, jeśli chodzi o early game Kane, ale może wejść do dżungli rywalowi i coś ukraść, ze względu na to, ile mobilności masz. Jestem ciekawy, bo wydaje mi się, że Ipon, jeśli Indictive mają tutaj wygrać, będzie ważną postacią. Kane jest po prostu super postacią ogólnie, patrząc na to, jakich zmian teraz dokonano wraz z nią i bardzo dużo czerpiesz również radości, grając właśnie tym czempionem. Ja bym chciał również nawiązać do tego, że nie tylko byłeś trenerem Ipona, byłeś również trenerem Raxo, wielki powrót do Ultraligi. To o prawda. Tym pewnie tak, zawodników Warsich nie brakuje, nie brakuje. I czego to jest problem? Bo jak spojrzymy na inne zespoły, to również Renifer trafił do Wisły Płock, VPC mamy Matisława, Nachowski w Wiśle Płock. To po prostu rozkradli, prawda? Nie zgłosiliśmy się. Tutaj w ogóle posłyszałem, że Polsat Games ukradł jednego z trenerów na komentowanie. Wielka strata dla nich. Ale Pride Indictive. No Pride właśnie. Indictive Rajon i szczerze, Indictive taka typowa teamfightowa kompozycja, prawda? Takie stare, dobre League of Legends. Chciałem postawmy powiedzieć. Kontrolnego maga na środku, postawmy strzelca,
Na bocie z tankiem, który zainicjuje tanka na topa i dżunglera, który gdzieś to będzie spajał wszystko. Takie tradycyjne League of Legends od Indictive. Szukanie tutaj inicjacji z pewnością od Alistara, również od Sajona. No i dlaczego by nie Kane? Przenoszenie kulki tutaj jest dziecinnie proste. I to jest kompozycja do jednej walki drużynowej. Wygrywasz, czyścisz wszystko. Super, jest, niczego się nie boi, podchodzi do Trembiego i oczywiście jest wiele powodów, by porozmawiać o Rektivie i Hosim. I analiza dużo o tym wspominała. Ale patrz na Dolną Aleję, Super Ace, ten wieloletni weteran, kontra chyba najmłodszy stażem support w Ultralidze, czyli Trymbi. Więc starcie takiej świeżej krwi z naprawdę panem generałem. Tak, chcę zobaczyć to, czego oczekuję, czyli Lane Kingdom na Dolnej Alei ze strony Indictive. Chciałbym zobaczyć totalną dominację. Naprawdę mają postacie, które mogą to zrobić. Mają również Ipona, który bardzo kreatywnie może podejść. Póki co całkiem kreatywnie Rybson podchodzi pod jego niebieskie wzmocnienie, ale oczywiście przeciwnicy również o tym wiedzą. Jeden i drugi dysponuje smajtem, więc to jest ważne starcie. Kto znajdzie rozpęd w dżungli, zależy od tego, kto lepiej trafi tutaj porażeniem. Idzie Ipon do przodu i faktycznie zmarnował dużo czasu Arturowi. Co więcej, Super Ace Hossi tutaj schodzą. Rybson na pewno spali flasha. Niekoniecznie nawet. Nie przestraszył się zupełnie rywali. Chyba miał tutaj zlevelowane E Hossi, tak mi się wydaje, na drugim poziomie, dlatego to W nie spowolniło go. Tak, na Urgotach chcesz mieć dodatkową tarczę, bo będziesz się wymieniał od samego początku. To prawda. A propos wymian, pamiętajmy, że Sylas to jest mój póki co jedyny wniosek. Ma naprawdę bardzo solidny laning phase i jeżeli chodzi o wymiany przy maksowaniu W, po prostu niewiele postaci może się z nim mierzyć. Autentycznie większość wymian po prostu wygrywa. I Ipon zrobił tutaj błąd. Powinien spychać Kraba w kierunku środkowej linii, a tak to zdradził swoją obecność. I widzimy, że Connect trochę się rozluźnił. Co więcej, woła Rybsona i Ipon nie uzyskał pomocy na pewno od Sajona, bo ten ma bardzo mało HP. Widzimy, że Dezak się trochę podleczył. Próbuje zasekurować kolegę, ale Rektiv jest niedaleko. Była przewaga liczebna dla Pride, ale Kane'a też nie tak łatwo złapać. I kto jest zwycięzcą? Kane, bo zebrał trochę orbów do swojej przemiany. Jest dwa obozy nad rywalem. Pamiętajmy, tak, że to on zabrał Rybsonowi Blue. Co więcej, wziął Kraba i widzimy trzeci do drugiego poziomu. No i to jest bardzo ważne spotkanie właśnie w kontekście Indictive drużyny, która przechodzi spore kłopoty, jeżeli chodzi o sytuację, atmosferę. Takie zwycięstwo mogłoby ich podbudować. Z drugiej strony Pride 4-2. Z kim przegrali Awahir? Z Rogue oraz EBC. No właśnie, czyli to jest plan minimum. Jeżeli tutaj będzie 5-2, może nawet nie plan minimum, to jest chyba wymarzony scenariusz na tą pierwszą część sezonu dla Pride, patrząc na to, jakie oczekiwania wobec nich mieliśmy. Tak, wynik w top 3 oczywiście byłby dla nich komplementem od razu, więc czemu mieliby narzekać, jeśli by skończyli tylko z dwoma porażkami, to na takie dobre drużyny. A z drugiej strony ja nie uważam, że Indictive to jest takie 0-6 bez przyszłości. Naprawdę przynajmniej jedno, dwa zwycięstwa mogli tu wydrzeć, choćby na przykład na Pakt, to tak najbardziej mnie boli. To prawda, były takie okazje i miałem naprawdę takie czarne myśli, kiedy widziałem, że Super Ace'a nie było w drużynie, ale tu widzimy, startuje, było trochę kontrowersji dookoła tego, ale najważniejsze, że ten oryginalny skład się pojawia, bo wydaje mi się, że ten ma największy potencjał ze wszystkich potencjalnych wyborów Indictive. Tak, i pamiętamy, że Rybson bardzo mocno opiera się na tym flow, na tym momentum. Póki co to Ipon go bardzo fajnie stopuje w jego akcjach i niewiele złego dzieje się na mapie dla Indictive, co jest całkiem budujące, a być może za chwilę stanie się coś dobrego nawet. Zobaczmy tutaj gang dla Orianny, która nie ma many, więc będzie bardzo trudne to. Aczkolwiek Orianna z Ignite'em rzadki wybór. Z reguły masz defensywny, zwłaszcza kiedy widzisz tylu potencjalnych asasynów. Powiedziałbym, że nawet nieco kontrowersyjny w perspektywie tego, co mają przeciwnicy. Zwłaszcza, że Pride stworzyło bardzo ładną kompozycję i chciałem o nich chwilę porozmawiać, ale non-stop mamy jakąś akcję. I chyba nawet się wstrzymam teraz, bo spore zamieszanie przy dolnej linii. Ipon zostanie zauważony i przede wszystkim nie wie, że Rybson jest niedaleko, dlatego inteligentnie się wycofuje. Tak, to prawda. A trochę podkradł tutaj tych golemów przeciwnikowi. Również, zobacz, bardzo ładnie stajmowany pojawił się krab na rzece. To dodatkowe złoto. To jego trzeci krab, jeśli się nie mylę. To naprawdę jego wczesny etap gry jest bardzo solidny w kontekście agresywnego Xena, Rybsona, który na pewno chciał tutaj szukać swojego przeciwnika. No i Ipon z piątką. Więc utrzymuje lekką przewagę, ale Xin, dobrze wiemy, że jedna akcja mu wyjdzie i już go nie powstrzymasz. Więc na pewno Rybson ma jeszcze tutaj dużo do powiedzenia, zwłaszcza, że jego linie są tak silne. Rektiv cały czas puszuje, Connectiv cały czas puszuje. Także grać dookoła górnej części mapy może bez kompleksów. Co do przemiany,
trochę testowałem tutaj Kayna i powiedzmy w przerysowanych warunkach może być to nawet 8-9 minuta. Tutaj myślę, że 14-15 to taki już punkt zapalny, kiedy... Wciąż dwa razy szybciej niż... Kiedy nie byłoby tego, to już wtedy możemy się zastanawiać nad problemem, ale... Mniej więcej te okolice mi celował. Pajkowski to jest i dysponuje ultimatem, czy Rybson jest świadomy ewentualnego niebezpieczeństwa. Faktycznie fala uderzeniowego schodzi i Decek był niedaleko flash ze strony Rybsona. Lecz pogoń od Indik. Łapią go! Ta pierwsza krew ląduje u Hossiego i co więcej, Rektiv natychmiastowo musi się wycofać. Ładny start dla drużyny czerwonej. No właśnie, Indiktiv bardzo ładnie i też inteligentnie grałem wokół środkowej alei. Zejście ze strony Decaka na pewno warto pochwalić. Dużo traci na górnej alei, już widzimy to w stworach, ale jest tutaj te wypchnięcie Orianny, 400 sztuk złota, to myślę, że będzie kluczowe w kontekście ich kompozycji. Mówiliśmy o tym, do jednej walki drużynowej, do perfekcyjnego shockwave'u, to na pewno im pomaga. Tym bardziej, że Pride mają te mniej lub bardziej wytrzymałe postaci z Urgotem, z Gragasem, z Sylasem, ale nie mają bardzo wytrzymałego team kompu, więc jeden dobry shockwave, który będzie miał gdzieś naznaczony dużą ilością AP u Orianny, to może być po prostu udany teamfight i przepis na zwycięstwo. I na szczęście udało się tu obronić red buff dla drużyny Indiktiv, bo tutaj Urgot szedł chwilę później, ale wciąż te straty dla Artura są. Co prawda nie jest to Piast Gliwice Esports, jest to Pride, ale pamiętamy, że forma Rybsona jest bardzo ważnym czynnikiem zwycięstwa. Tutaj został również wyłapany. Możemy mówić o tej słynnej reszce za chwilę, jeżeli pójdą za ciosem, jeżeli dalej przycisną. Pamiętajmy, on nie ma teraz błysku, także no, będzie to problem. I jeśli Xin był za coś doceniany, to zawsze były te pierwsze poziomy. Mhm. A Kayne jeszcze jest przed swoją transformacją, więc w teorii tutaj Rybson powinien lekko zwyciężyć nad swoim przeciwnikiem. Stąd też popularna runa Hail of Blades, gdzie już na samym początkowym etapie zadajesz kolosalne obrażenia na gankach. Tego nie widzimy. Natomiast Shockwave Hossiemu dał pierwszą krew i zaczął od sorcerków. Tak? Zamiast pójść po nieco więcej regeneracji many, poszedł po czyste obrażenia, więc kolejna fala uderzeniowa zada więcej obrażeń, niż się na pewno Pride spodziewa. No wiesz, bo Orianna to jest postać, w której możesz pójść na pewne kompromisy. Mają dużo obrażeń fizycznych, możesz zbudować ninja tabi, czasami merki, jeżeli widzisz, że tej kontroli tłumu czy też obrażeń magicznych jest za dużo. Tutaj idziemy stricte po obrażenia. No... Ignite plus sorcerki, tak. Wow. To jest ofensywna Orianna przeciwko ze strony Hossiego i dosyć odważnie, biorąc pod uwagę, że to jest ten temat, który chciałem poruszyć. Pride stworzyło całkiem zgrabną kompozycję do eliminowania pojedynczych celów. Dobrze widzimy, że Gragas oraz Xin Zhao mają trochę podobne ultimaty. Tak, wchodzą w walkę i rozbijają rywali na dystans. I uwielbiam to, dopasowując właśnie do Sylasa, który się wbije, Urgota, który może wyłapać kogoś oczywiście na łańcuchy, i Kai'Sa, która natychmiastowo używa tego ultimata ofensywnie, doskakując do takiej odizolowanej ofiary. Więc celem tutaj Trymbiego i Rexona będzie wystawienie ewentualnych celów, a ten na środkowej alei, przy czym ofiarą może być tutaj Pride, daleko odizolowany Kosi od... Więc natychmiast musiał się jungler wycofać Indiktiv. Rektiv niestety nie miał już ultimata. To było dość dziwne, nie spodziewałem się tutaj, że również ta R-ka zostanie zagrana agresywnie. Mógł zostać skarcony za to. Wydaje mi się, że po prostu Urgot rzucił R-kę na Kayna, więc Ipon spanikował i próbował zrzucić się z mapy oczywiście. Wchodzisz w ciało dosłownie rywala, co też dezaktywuje cię na chwilę z walki. No i najważniejsze, przeżył. Mając flasha na cooldownie, to istotne dla Indiktiv. To prawda. I może chwilę o Sylasie? Bo bardzo ważne w kontekście tej postaci jest to, jaką kompozycję mają przeciwnicy. Co prezentują, jakie erki możemy wykorzystać i najważniejsze, czy te erki mają skalowanie do obrażeń magicznych. Jest tutaj choćby erka od Orianny, myślę, że całkiem kluczowa. Również ta Alistara, nie pogardzę, wchodzę w środek walki drużynowej, zadaję dość sporą ilość obrażeń, a mimo tego jestem w zasadzie niewrażliwy na przeciwnika. I najlepiej z ultimatem Alistara działa oczywiście duża porcja HP. Tak, skoro redukcję otrzymujesz, to chcesz mieć najwięcej HP, których zredukować można. Więc Connective idzie tutaj w protobelta. Zawsze miła dawka dla jego wytrzymałości. Kradnięcie Erki Super Ace'owi będzie faktycznie dobrym pomysłem, ale na wizji rywala Rybson robił tego Heralda, więc Ipon kręci się w okolicy. Deca kontroluje linię. Midlanerzy jednocześnie schodzą. Tu będzie ciekawie. Tak, zdecydowanie zamykają Ipona. Pojawia się trójka ze strony Pride. O, i najważniejsze, Deca obrywa tak naprawdę za darmo, ponieważ Indiktiv zupełnie o nim zapomniał. Rift Herald się resetuje i brak koordynacji może ich naprawdę wiele koszować. Jak on z tego uciekł? Jak on po prostu go puścili, odszedł? Po prostu go zwolnili, dali przepustkę, ale jednocześnie pewna cena zostać zapłacona musiała.
Tak, ten herald powinien być wzięty przez Pride. To prawda, nie miał Rective Airki i to było kluczowe, jeżeli chcieli Decek wykończyć przeciwnika. Decek może teleportować, bo wrócił do bazy. Airka w tym momencie na konektywie ze strony Kayna. On za wcześnie się wiele szoku i naprawdę tutaj pomaga teleportacja od Sajona. Pojawi się i jest to i mimo wszystko eliminacja na Pride. Rywale z lądowa i w powietrzu, jeden za jednego. Herald najważniejszy w tym zamieszaniu, cały czas zapominany, próbuje go konektyw na szybko z Rectivem zabrać. Bez swojego dżunglera powinno im się udać. 2-0 Orianna, ona tam na pewno chciałaby zrobić więcej, ale kiedy many nie posiadasz, no to w zasadzie jesteś bezbronny, a co oni robią? Czemu zrezygnowali z tego? Wiesz dlaczego? Bo ani jedna, ani druga drużyna nie zasłużyła na to, żeby go zdobyć. Tak, okej, na zasadzie fair play, ale chciałem powiedzieć właśnie, że powód, dla którego Indictive odpuścili, mimo że było jeden za jednego, to Deathless i Trymby zeszli, a nie ma tutaj przede wszystkim Treniego i Super Ace nadchodził o wiele spóźniony. Więc Pride przejął Objective? Zostało parę ataków i odpuścili, a może to zobaczyć na powtórce. Co się wydarzyło, że podjęli taką decyzję? Jest to na pewno dość zastanawiające. No i pon wokół górnej alei po raz kolejny. Tam na pewno będzie potencjał na zabójstwo Sylasa. To nie jest tak twarda postać, jednak wiele razy to W płatało figle. Na to należy zwracać uwagę, leczy się nieprawdopodobnie. A tym razem powtórka. Dla mnie najważniejsza jest minimapa od bota. Kto schodzi? Gragas i Kai'Sa, bo mają Kryo. Więc ostatecznie Pride ma informację. Grajcie na czas, grajcie na czas, grajcie na czas. Tak, Ezreal i jego ultimate to za mało. I w tym momencie Hossi ma bardzo mało many. Decak jest... ma coś do zaoferowania, ale... tak, i obok jest Gragas i twoja Kai'Sa. 1000 HP. Co się tu wydarzyło? Ale wpadamy prosto w akcję i Connective pożyczył sobie mechanizm ucieczki. To prawda, można szukać tutaj jakiejś wymówki. Nie było po prostu Rypsona. Bali się, że stracą go jakoś w głupi sposób. No, wątpliwa to była sytuacja. Może jakiś to brak prawda. Komunikacji. Może tak. No nie, nie wiem, tak zmarnowali czas Trymbiemu i Deflesowi może. Nie ma to większego znaczenia, bo Defles radzi sobie fantastycznie w creepach chociażby. To prawda, to jest czynnik, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Defles gra Kai'Są, widzimy Infinity Edge, czyli też patch 9.3 w pełnym tak wydaniu. Ogólnie jakby tak zrobić 90% przypadków, może 80%, jeśli dobrze rozumiemy to, jak budować się w patchu 9.3. Jeśli atakujesz... zaczynasz od ostrza nieskończoności. Jeśli jesteś kimś, kto dużo rzuca zaklęć, jak Lucian, no to zaczynasz od Essence Reavera. Mniej więcej taki jest raczej podział z tego, co obserwujemy wśród Marksmanów. Tak, i zastanawiamy się, kto na tym najbardziej korzysta. Na razie nie mamy specjalnej innowacji, bo i Kai'Sę i Azreala widywaliśmy w poprzednim patchu, ale na pewno chciałbym spoglądać w kierunku Katie, bo ona naturalnie miała, powiedzmy, Infinity Edge, do tego dwa przedmioty do kryta, do Attack Speeda, Tristana. I to nie dlatego, że nagle to wpłynęło super na tą postać, tylko koneserzy, znajdując się na polskiej scenie, po prostu z pewnością będą ją wyciągać. Nie przeszedł obojętnie wobec 9.3. To no jest patch, który boostuje Ulajta. Tak. Reklesowych strzelców. Jak to zwykle. No właśnie. Miejmy nadzieję, że również Rekles w ramach transmisji LEC również się odbije od dna. Tak jest. Fnatic im tylko lepiej może coś się przydarzyć. A więc Indictive chcą na pewno grać te teamfighty. Mają kompozycję, która, gdy zgrupują się, ładnie ze sobą współgra. Pride chciałoby zrobić więcej takich małych teamfightów. 2 na 2, 3 na 3. Tam przy... właśnie widzieliśmy, jak to dobrze działało przy Rift Heraldzie. Więc dziwię się, że tutaj aż 10 zawodników będzie przy Smoku. Pride chyba chciałby odpuścić, ale z drugiej strony to jest Infernal. Trymby wyłapywany, ale bardzo ładnie tutaj zagrał. Teraz rzuca beczkę, no tylko wbija Super Ace, ale przede wszystkim wbija się to wszystko Rypson. Ładnie Indictive sobie radzi, ale Super Ace jest, nie ma sposobu, żeby się tam przedostać. Nie aktywuje swojego flasha, bardzo daleko Deca idzie po Deflesa. Lecz póki co drużyna mu wcale w tym nie pomaga, więc nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Rypson nie chce wziąć udziału w tej walce, więc Indictive ma swoją szansę, idą do przodu. Lecz wyłapany zostaje Decak i za więcej do przodu, szarżuje tutaj Connective. I ten Sylas ma parę sposobów, żeby doskoczyć do rywali. Ultimate Alistara uczynił go niemal nieśmiertelnym. 2 zabójstwa dla Pride. I po raz kolejny widzimy brak koordynacji ze strony Indictive. Decak wjechał i było to ekscytujące, ale nic z tego nie wynikało. W zasadzie zmiażdżony, przemielony przez przeciwników, nikt mu w tym nie pomógł. I również Super Ace... natomiast ty będziesz jeszcze... Zgarnie tak! Hossi, co on wyprawia? Ratuje Indictive z tej całej sytuacji. Jeszcze pociągnął za sobą do grobu w tym momencie Rypsona i Connective'a. Hossi jest niesamowity, po prostu odwrócił sytuację, która była tragiczna. O rany, to było bohaterskie zagranie, jeden z najlepszych w ultralidze, jakie obserwowaliśmy. I z sytuacji żałosnej Indictive wychodzi nawet z uśmiechami. Tak, to jest po prostu podsumowanie
tej sytuacji autoatakiem dobił Infernala. Co się tu wyprawiło? I przede wszystkim to nie było tak, że umieścił tę kulkę i natychmiast zagrał Shockwave. Ta kulka tam leżała tuż pod smokiem i może nawet Rybson gdzieś w ferworze walki, całej akcji zapomniał o jej istnieniu. Bardzo sprytne zagranie i zobaczmy raz jeszcze, jak to przebiega. I chyba po raz kolejny w Ultralidze widzimy tragiczne teamfighty Indictive. Jedni wchodzą, drudzy czekają za ścianą. To właśnie o tym mówię. Super Ace w zasadzie zginął za darmo, teraz spójrzmy na Decaka, wjeżdża, ale nie ma nikogo obok. Hossi bardzo daleko, gdzieś w trenie próbuje obijać z daleka Mysticami i Pon dopiero dobiega. I zanim tak naprawdę ta walka się rozpocznie na drugie tempo, już nie ma Decaka. A Hossi, Shockwave tutaj na cooldownie, więc może Pride myślało, że gdyby miał tę R-kę, to by ją użył tutaj, gdy jesteśmy zgrupowani. A on umieści tak sprytnie kulkę dla Vizji, uniknął bardziej również stuna od Slasak. Ona tu stoi i nagle kompletnie wszystkich zmyli. I też na maksymalnym zasięgu tej fali uderzeniowej. Rybson może spodziewał się, że jest poza zasięgiem. Stanął po drugiej stronie przytomnie, a tutaj jeszcze Rektiva. Powiedziałem Connective, oczywiście Rektiva. 450 sztuk złota jeszcze ściągnął z Rektiva, który widzieliśmy wcześniej. Poszedł za Baron Pit, żeby dołożyć swoje kół, ale ja już chcę być bezpieczny. Nie chcę zginąć w tej walce. Wrócił. Oddał dodatkowe złoto. 4-1. Ludens Echo już dostępne. Widzimy, że szybko również będzie budowana Klepsydra. To jest niesamowicie ważne, bo kiedy będą wchodzić w ciebie przeciwnicy, musisz kupić sobie trochę czasu. I czas porozmawiać o tym, że Hossi, tak bardzo tu chwaliliśmy Dolną Aleję, jeśli chodzi o Indictive. Ale wydaje mi się, że to Hossi jest póki co najlepszym graczem tej drużyny. Widzieliśmy jego gry na Lissandrze, na LeBlanc, to jak czasami próbował wyciągnąć gry mistrz flanki, teraz trochę na innej postaci, chociaż dla niego charakterystycznej. I też najlepiej performuje. Tak, Hossi okazuje się być świetnym midlanerem dla tej formacji. Nie czuję żadnego wpływu, bo po pierwsze na linii Defles się wyfarmił, po drugie to on zgarnia zabójstwa. W trenie rzuci kilka mystic shotów. Jeżeli ktoś ma być prawdziwym bohaterem, jeżeli ktoś ma wygrać, to będzie to na pewno Hossi. Zobaczmy, widzieliśmy już przepychanki przy Rift Heraldzie, muszę przerwać twoją myśl, ponieważ drużyny ostatnio często się spotykają i ultimate'y są gotowe. Flasze natomiast niekoniecznie większość zawodników, wielu zawodników, chociażby Indictive, ma go na cooldownie, mimo to i tak dojdzie do walki. Proszę bardzo, na start Hossi wyeliminowany bez swojego bohatera Indictive, więc nie w różnej świetlanej przyszłości. Idzie w jego tory również Super Ace i Decak. Nie wiem, czy ten flash był wartościowy. To jest nawet double kill tutaj dla Deflesa. Ten Rift Herald raz jeszcze zignorowany, ale raz jeszcze też Pride wygrywa. Defles korzysta niesamowicie z tych walk i zadaje tony obrażeń. No ale zobaczmy, tutaj... Rektiv się wbija, tutaj jeszcze nie do końca wszystko zostało rozstrzygnięte. Connective przez pół środkowej alei przeszarżował w Treniego i natychmiast wyeliminowany jest Real. Co więcej, Ipon samodzielnie tutaj się znajduje. Sporo się uleczył, ale CC go zatrzyma. To jest ejść dla Pride i tragiczna wiadomość dla fanów Indictive. Przez chwilę miałem taką myśl... Pride zapomniał, jak grać w League of Legends, ale tutaj egzekucja Trybiego była totalnym zaprzeczeniem tego. Wyłapali tą osobę, która była kluczowa, ten Shockwave już w zasadzie nie miał znaczenia, Orianna nie zadawała obrażeń i znowu jedno tempo, ginie dwóch zawodników ze strony Indictive, drugie, kolejnych dwóch i tak... Aj, te walki są po prostu... To jest specyficzne, ponieważ Indictive widzimy. Sivir, Lissandra, Alistar, Sion, te postaci, które... Orna wybierali, prawda? Te postaci, które mają tyle wpływu na walki drużynowe, a jednocześnie tak słabo im wychodzi właśnie ten istotny element League of Legends. Ale zobacz pewność siebie. Od razu również zagrana R-ka ze strony Deflesa. On wiedział, że pakuje się w niewygodną sytuację, ale również wiedział, że muszą wykluczyć Oriannę i nietknięty z tego wychodzi. A największą robotę czasami mam wrażenie, że wykonuje Connective, bo jak oglądam powtórki, mimo że nie zgarnia z wielu zabójstw, świetnie wykorzystuje Sylasa i Mikołaj Sinatki o to prosił. Sylwan sobie tak, chce zobaczyć dobrego Sylasa, patrzcie na to, tak wjechał w Treniego, zachował się tak, jak asasyn zachować się powinien i wykonuje naprawdę niezłą robotę, wyfarmiony, nie mówiliśmy o tym, do Boże Runy, jest to kleptomancja. Na tym Sionie tak łatwo wyfarmić złoto i teraz 1-0-6, trochę support Sylas, ale wydaje mi się, że mimo, że 5-1-3 Rektiv ma statystyki, to Connective więcej wyprawia w tych walkach. Tak, i oczywiście budowanie pod te obrażenia, pod to, żeby wykluczyć choćby Ezreala. To widzieliśmy na przykładzie w poprzedniej akcji. To nie jest postać, która... Bo ludzie chyba mieli zbyt wielkie oczekiwania. Podkrada Erki to nagle będzie tą postacią, która zawsze błyszczy. Mhm. Niekoniecznie, ale dobrze wykorzystane w tym momencie. Sylas ma dużo utility, robotę. Tak? W sensie ma stuna, spowolnienie, może...
jak określało to już studio ekspertów, odpowiednim ultimatem zmusić drużynę przeciwną do spowolnienia lub przyspieszenia tempa i tak dalej, i tak dalej. Największa szkoda jest taka, że nie wzięli z tym Heraldem wieży na midzie, ale hej, wzięli ją na bocie chociażby, więc nie będą całkowicie narzekać, zwłaszcza, że smok jest też robiony przez Rybsona. Pride wchodzi na właściwe tory. Pride już teraz może głęboko odetchnąć. Przełamaliśmy się, czujemy się teraz jako liderzy, stoimy za sterami tej gry i przechodzimy do fazy środkowej, fazy, w której to my będziemy starali się dominować, zdobywać kolejne obiekty. No i proszę, Connective po raz kolejny szuka sytuacji, ale w międzyczasie wieża na środku upada. Zobaczmy tutaj Reactive, Trimby, Connective, wszyscy grożą tutaj Indictive, Super Ace. Nie lada tarapatak jest pozbawiony flasha, zagrywa ten ultimate, ale ile tam redukcji obrażeń jest? Chyba niewystarczająco. Reactive idzie również do przodu. Gdzieś tego Fira nie udało się zagrać, ale do Treniego doskakiwał Deathless. Natychmiast salwował się ucieczką Trenie. Trzeba przyznać, że trudne czasy dla prawej strony. Tak, i już teraz ciężko będzie choćby jedną R-ką Orianny odwrócić całą sytuację, gdyż zbyt wielu zawodników Pride jest po prostu do przodu względem przeciwnika. Mają złożone naprawdę kluczowe przedmioty, dwa zegarki już w tym momencie dostępne i to dla Sylasa i dla Urgota. I chcesz też zauważyć, że Connective bardzo często jest inicjatorem. Tak, Sylas ma tyle mobilności, też była o tym mowa w studiu. Na szczęście to ciekawe jest, poruszyli wiele tematów, które teraz mają swoje odzwierciedlenie na mapie. Tak, mamy smurfującą ekipę, ale przede wszystkim ultimate Alistara jest jego priorytetem. Czy w ogóle wykorzystał inny, gdzieś tam wiadomo, użył Sejona raz do ucieczki, bla bla, tam sytuacje, nie mówię o tych realnych. Gdy walka drużynowa jest, ma przygotowane Unbreakable Will, który daje ci kilkadziesiąt procent redukcji obrażeń na kilka sekund i właściwie możesz atakować za darmo. Może inaczej, kto wie, czy Connective nie zbudowałby się pod tego tanka, co sugerował Tomek, ale widząc Alistara i wiedząc, że może właściwie bezkarnie szarżować sobie w szeregi rywali i wciąż zadawać obrażenia, budując się pod AP i będąc wytrzymałym z R-ką Alistara, może po prostu zmienił decyzję o swoim buildzie, bazując na kompozycji rywala. I to jest fajne w Slash jako postaci. Każda gra to wyzwanie, bo zawsze każdą kompozycję, każdą walkę, każdy mecz musisz rozegrać inaczej. Każdy Champion Select, tam podchodzisz do run w każdym przypadku inaczej, bo nie jesteś pewien na początku, co do końca działa. Chcesz wziąć Sylasa, ale okej, co prezentują przeciwnicy. I Tomek jest trochę hejterem tego Sylasa pod Ability Power. Ja po pierwsze, patrząc na statystyki, na to, jak gracze się itemizują, to jest najpopularniejsza forma i w większości przypadków ona najbardziej działa. Kiedy obserwowałeś trailer tej postaci, okej, na razie widzimy, piękną beczkę od Trimbiego, przewidział flasza ze strony Hotiego i Connective, atakowany, lecz raz jeszcze przypominam, sposobu na ucieczkę jest wiele, jest też sporo sposobów, żeby wejść w rywali, to jest dosyć odważne, 1-4 Connective po prostu zabawia się z przeciwnikami, a wieża jest brana na topie, Pride na fali. Sam na 4 jeszcze udało mu się z tego uciec, Pride po prostu przejmuje kolejne obiekty na mapie, Indictive jest totalnie bezradny, ale Trimby po raz kolejny mi imponuje. Te beczki są naprawdę kluczowe. I mówiłem, ile Gragas ma do powiedzenia w tej kompozycji. Odizolować cel, wyłapać, prawda? I wtedy znajdzie się mnóstwo katów chętnych do dokonania dekapitacji. Tyle razy rozpoczynał właśnie te inicjacje, które później przekładały się na wiele dobrego dla Pride. Warto to wyróżnić, warto wyróżnić Trimbiego. Pamiętajmy, że to jest zawodnik jako jedyny, który nie występował w poprzednim sezonie Ultraligi, który był tym młodym, młodszym na pewno zawodnikiem w ich formacji, ale wpasował się doskonale. Również Deathless na tym skorzystał. 5-0-3 i nie tylko mówię o tej grze, bo wiadomo, tutaj idzie im całkiem nieźle. W całym sezonie wygląda naprawdę solidnie i to zdecydowanie nie jest Deathless szaty maga. Dobrze. Tak, Pride wygląda dobrze. I będą wyciągasz, na pewno wiesz, gorące, zażyte dyskusje. To jest ciekawe, bo wyciągasz klocki z jednej, drugiej, trzeciej, czwartej drużyny, wrzucasz je do tego wielkiego kotła i nagle wychodzi ci super drużyna. I czy utrzymają top 3? Bo ten mecz jest oczywiście ostatnim przed serią rewanżów. Czy Pride powtórzy sukces oczywiście tej pierwszej połowy fazy zasadniczej? Czy zajmą top 3?
bo wtedy playoffy będą naprawdę intrygujące. Bo nie chcę być niemiły tutaj, ale wiem, że Awahir bardzo dużo czasu, chociaż może nie teraz. Oj, to jest kolejna walka w tym spotkaniu i zaczyna się od kompletnego odepchnięcia Indignive od Red Buffa. Decak daleko poza walką, ale ten mi bardzo mało HP, dobije go trusz od baraż, więc jeden za jednego, ale dobrze się bija. Na razie nikt się nimi zajmuje, wciąż musi być bardzo ostrożny i Connective pojawia się na pokładzie, więc to wygląda jak statek Indignive, który idzie na dno. I ten abordaż bezlitosny dokonany przez Pride, podobnie jak i bezlitośni będą z Baronem. Pride idzie na Barona, Pride w tym momencie chce zaznaczyć już totalną dominację w tej rozgrywce. I wracając do mojej myśli. Kontynuuj. R6 Team było budowane na podstawie chłodnej analizy. Na pewno szukałeś zawodników, którzy zadziałają, którzy są indywidualnie mocni. I przed startem sezonu nie było wątpliwości. Indywidualnie najlepszy skład, jaki można było zgarnąć. Tutaj mamy grupę przyjaciół, bo po pierwsze oni się bardzo lubią, widać było choćby w ostatnim poście na Twitterze ryby. Siedzę sobie, gram z Rektivem duo, słucham super muzyki, życie nie może być lepsze. Ale... I autentycznie uważam, że to jest ich siła. Ta siła, której nie należy niedoceniać, bo po prostu, mimo tego, że nie mają super sztabu szkoleniowego, mimo tego, że mamy wiele drużyn, które powinno być nad nimi, oni są top 3. Po pierwszej rundzie te 5-2, które nam się zbliża nieuchronnie, jest takie solidne. To nikim nie oddał zwycięstwa. Devlet nawet się bardzo dobrze bawi w tym momencie, tak? Aż chciałby się przywołać oczywiście historię bardzo pięknej drużyny i nie chcę o niej długo mówić, bo nie ja powinienem. To tak jakby Sapkowski napisał Harry'ego Pottera, to nie o to chodzi. Ale drużyna Tigersów, czy tam Q, czy Rox, nie ma znaczenia. Też była drużyną, z której ludzie memowali, jeśli chodzi o gdzieś tam umiejętności, czy to jakim szło, ale to jaką atmosferę wytwarzali dookoła siebie, że sobie ufali, że byli tymi przyjaciółmi, doprowadziło ich do tego, że byli jedną z najlepszych drużyn w League of Legends w pewnym okresie. Więc na pewno nie można nie doceniać właśnie takich aspektów jak dobra, współpraca. I nie tylko w League of Legends. Zobaczmy, co tu się wyprawia, ponieważ no, Baron jest, Smoka sobie zgarnęli następnego i tak dosyć leniwie właściwie podchodzą do tej rozgrywki Pride, bo Indignive nie rzuca wyzwania. No i Trymbi wraz z Deflesem po prostu przejmują sobie dolną aleję. Tutaj muszą przycisnąć zawodnicy Indignive, muszą w pewnym momencie powiedzieć stop, nie oddamy wam całej bazy, albo być może to zrobią, bo Hossi będzie musiał odpuścić, będzie musiał uważać bardzo na to, aby nie zostać wyłapany znowu. Mało oj, mieliśmy wiele walk drużynowych, ale coś czuje Rajon, że to będzie ostatnia. Indignive dostarcza parę argumentów, chociaż ten jest przeciw, ten szokuje w trzy osoby. Nie wygląda źle, czy będą za tym wszystkim obrażenia. Niewystarczająco kolejne tarcze od Sylasa. Szybko nam wyjaśniają sprawy, double kill dla Deflesa. I to wygląda jak na bardzo nafidowana Kai'Sa i Urgot. A to z reguły znaczy, że ktoś z tą drużyną wygra. Zobaczmy na to, jak zakończy się to spotkanie z pięknym wejściem od Trymbiego. I Ipon, Hossi, nawet nie wiem, czy przeżyją na tej fontannie, bo Pride mają na nich apetyt. Albo bez znaczenia, po prostu zajmą się Nexusem, zgarniając swoje piąte zwycięstwo w Ultralidze. I Michale, trochę moje myśli już wybiegają. Może niezbyt daleko, ale do MVP. I mam dość duży dylemat. Ale wiesz co? Pójdę przeciw temu mainstreamowi, przeciw